Witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem przedstawię Wam prosty sterownik modulacji szerokości impulsu oraz pokażę kilka przykładowych zastosowań. Czym jednak jest modulacja szerokości impulsu, czyli PWM, od angielskiego Pulse Width Modulation? Wyobraźcie sobie sygnał napięciowy, składający się z szeregu impulsów. Im większa będzie długość impulsu w stosunku do okresu naszego sygnału, tym większą energię będzie on dostarczał. Jeżeli za pomocą takiego sygnału zasilimy jakieś urządzenie, to będzie się to przekładało na moc do niego dostarczoną. Stosunek długości impulsu do długości okresu sygnału, wyrażony w procentach, nazywany jest współczynnikiem wypełnienia, po angielsku duty cycle. Przy użyciu takiego sygnału możemy na przykład sterować jasnością diod świecących czy prędkością obrotów silnika. Zaproponowany przeze mnie sterownik jest bardzo prosty i mieści się w niewielkiej obudowie. A tak wygląda jego schemat. Układ składa się z generatora opartego na układzie 4093, czyli po czwórnej bramce NAND z przerzutnikiem Schmidta. Na wyjściu generuje on sygnał o współczynniku wypełnienia regulowanym za pomocą potencjometru 500 kOhmów. Jest to generator astabilny oparty na ładowaniu się i rozładowywaniu kondensatora, w tym przypadku 560 pikofaradów. Następnie impulsy podawane są na bazę tranzystora NPN, w moim przypadku BD139, który stanowi stopień mocy. Tranzystor ten ma maksymalny prąd kolektora 1,5 A, natomiast możecie oczywiście w tym miejscu użyć innego tranzystora bądź zupełnie innego stopnia mocy. Dioda 1N5819 stanowi zabezpieczenie dla obciążeń indukcyjnych, takich jak cewki czy silniki. Pamiętajcie, że napięcie zasilania układu nie powinno przekraczać maksymalnego napięcia zasilania Waszego odbiornika, czyli np. diody czy silnika. Do ograniczenia prądu możecie również użyć rezystora wstawionego w szereg z obciążeniem, tak jak jest to pokazane na przykładzie diody świecącej LED. A to już przebieg wyjściowy przy obciążeniu kolektora rezystorem 100 ohmów. Tak jak już wspomniałem, sterownik może posłużyć do regulacji prędkości silnika, na przykład napędu Waszego robota, lub do sterowania wentylatorem. Bądź też regulacji prędkości mieszadła chemicznego. Dzięki za uwagę. Pytania piszcie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.